Hej, pokażę Ci dziś różne logo związane z grami, a Twoim zadaniem będzie wybranie prawidłowego. Pamiętaj, aby zapisać wynik i podzielić się nim w komentarzach. Gotowy? Do dzieła! Zacznijmy od kultowej już gry miejskiej. Jak wygląda logo Pokémon Go? Oczywiście chodzi o to z prawej. A teraz mierzymy się z Clash of Clans. Dokładnie tak. Czas na double jump. Jak myślisz? Żółty kolor. Studio Rockstar Games. Które to logo? To tutaj. Udało Ci się zgadnąć? Okej, ten film nie byłby kompletny bez Minecrafta. No to wio! Logo po lewej. Fortnite też przeszedł już do legendy. Na pewno Ci się uda. Oto właściwa odpowiedź. A logo Candy Crush? To jest prawidłowe. Jak wygląda logo Dota 2? I jak? Wiedziałeś to? Chyba każdy grał kiedyś w Simsy, prawda? Lewa strona. PlayStation. Które logo wybierasz? No tak, to było łatwe. Teraz coś trudniejszego. Pytamy o Elden Ring. Chodzi o to po prawej. Bułka z masłem, co nie? GTA 5. Chyba się nie pomyliłeś. Logo Namco. Coś ci świta? To było podchwytliwe. Wskaż prawidłowy znaczek Apex Legends. To tutaj. Udało ci się? Kultowy Counter-Strike. Jak myślisz? Logo po lewej. A co powiesz o tym? League of Legends. Tak, to z niebieskim. A teraz logo Destiny 2. Spróbuj. A to ono. To na pewno wiesz. Xbox. Prawidłowo.
prawa strona. A tak przy okazji, wolisz Xboxa czy PlayStation? A co z Assassin's Creed? Wskazałeś to? Brawo! A teraz czas na logo Rocket League. Oto ono. Logo Fallouta. Spróbuj je wskazać. Chodzi o to po prawej. Pamiętasz logo Mortal Kombat? Tak jest. Uda ci się rozpoznać logo World of Tanks? Oto ono. Wiedziałeś? Pora na Forza Horizon 4. Wiesz, które logo jest prawidłowe? To po lewej. Dziecinnie proste zadanie. Pytamy o Electronic Arts. No pewnie. A rozpoznajesz logo firmy Valve? Oto ono. Nintendo. Jak myślisz? Dokładnie tak. A co powiesz o Temple Run? Lewa strona. Angry Birds. Które logo wybierasz? I dobrze zrobiłeś. A Subway Surfers? Wiesz coś o tym? Logo po prawej. Spróbuj wskazać prawidłowy znaczek Gameloft. Tym razem lewa strona. Fruit Ninja to znana gra. Dasz radę? I tak można było się pomylić. A co z dobrym, starym Super Mario? Jasna sprawa. Logo Sony to wiedza podstawowa, ale te znaczki wyglądają niemal identycznie. Oto ono. Udało ci się? Skup się. Które logo należy do Kirby? To tutaj. Wiesz, jakie logo ma NCSoft? Właśnie takie. Puzzle and Dragons. Co wybierasz?
To było łatwe. A umiesz przywołać z pamięci logo Roblox? Chodzi o to po lewej. A co z platformą streamingową Twitch? Znów lewa strona. Który znaczek należy do Activision Blizzard? Ten tutaj. Stary, dobry Tetris. Które to logo? To z ognistymi kolorami. Kolejny wspaniały starość, Pac-Man. Co powiesz? Pewnie, że tak. The Legend of Zelda. Które logo wybierasz? I jak? Udało ci się? Pamiętasz logo Poe? Chodziło o to po lewej. Genshin Impact. Który to znaczek? Ten tutaj. A co z Ubisoft? To logo jest prawidłowe. Kojarzysz logo Plants vs. Zombies? Lewa strona. Altos Adventure. Jak myślisz? To z zielonkawym tłem. Jetpack Joyride. Pamiętasz tę grę? A oto jej logo. Pora na Hearthstone. Na pewno to wiedziałeś. A pamiętasz znaczek Asphalt 9? To ten z czerwoną obwódką. Sega Games. Rozpoznajesz? Jak? Udało ci się? Ciekawe, jak ci pójdzie z tym. Które logo należy do Alienware? To po lewej. A Omen, jak myślisz? Lewa strona. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mojan to szwedzki deweloper gier. Jakieś pomysły? Chodzi o czerwony znaczek. Jak myślisz, które logo należy do Corsair? Oto ona. Predator. Znasz ten znaczek?
To ten po lewej, wiedziałeś? Origin PC. Co wybierasz? Dobra decyzja. Naughty Dog. Które to logo? To po lewej. A co z Main Gear? Który znaczek wybierasz? I co, nie pomyliłeś się? A teraz czas na logo Infinity Ward. Oto ona. A co z Halo? Prawa strona. Który znaczek należy do Take-Two Interactive? Przyznaję, to było trudne. Bungie, kojarzysz? Chodzi o logo po lewej. A znasz oryginalne logo Playtika? Tutaj jest. Pora na Soul Calibur 2. A oto prawidłowa odpowiedź. A Insomniac Games, coś kojarzysz? Ich znaczek to ten po prawej. Na zawsze w naszych sercach PSP. No jasne. World of Warcraft. Lewe czy prawe? Lewe. Kolejna trudna zagadka. Nie trać nadziei. Turtle Beach. Prawa strona. A teraz Game Freak. Jak myślisz? To ten znaczek. Grałeś kiedyś w Stardew Valley? Te znaczki są do siebie bardzo podobne. Ale oryginalny jest ten po prawej. Ostatnia zagadka. Kingdom Hearts. Strzelaj! Trafiony, zatopiony. Jaki wynik uzyskałeś? Skomentuj i zobacz, jak ci poszło na tle innych.